liderze grupy. Dziś zajmiemy się materiałami podkładowymi, które także nazywane są materiałami izolującymi. Celem powstania tych materiałów było izolowanie miazgi od materiałów do wypełnień tymczasowych albo materiałów do wypełnień stałych. W każdym bądź razie chodziło o to, aby móc jakimś materiałem pokryć bezpośrednio lub pośrednio miazgę po to, aby odizolować ją od szkodliwego lub drażniącego działania innych materiałów do wypełnień. Natomiast na przestrzeni lat materiały podkładowe zyskały także wiele innych zastosowań. Obecnie materiały podkładowe bardzo często wykorzystywane są do ostatecznego cementowania różnych prac protetycznych, koron, mostów, co byśmy tylko sobie życzyli. Są to materiały stosunkowo wytrzymałe, odporne na wodę i, tak jak wspominałem, świetnie nadające się właśnie do cementowania prac protetycznych. Dlatego wiele materiałów z grupy materiałów podkładowych w gabinetach będzie znajdowało się pod nazwą, czy też będą zawierały w instrukcji informacje, że jest to materiał do cementowania prac protetycznych. Do grupy tych materiałów zaliczamy bardzo wiele różnych preparatów. Przede wszystkim materiały, którymi, na przykładzie którego dziś pokażę, jak te materiały się prezentują, czyli cementy cynkowo-fosforanowe, które nazywamy potocznie po prostu cementami fosforanowymi, cementy polikarboksylowe, które nazywamy po prostu cementami karboksylowymi, cementy na bazie wodorotlenku wapnia, cementy glasjonomerowe lub, jeżeli ktoś woli, cementy szkłojonomerowe i cementy tynkowo-cynkowo-eugenolowe, które także do tej grupy materiałów zostały pierwotnie zaliczone. Każdy z tych materiałów pełni rzeczoną funkcję izolowania miazgi od pozostałych materiałów do wypełnień. Oczywiście każdy materiał z tej grupy jest albo lepszy, albo gorszy. Niektóre mają także pewne charakterystyczne tylko dla nich właściwości, tak jak na przykład wodorotlenki wapnia posiadają właściwości kojące, znoszące zapalenia, przeciwbakteryjne działania. Podobnie tlenek cynku z eugenolem, który posiada właściwości przeciwbakteryjne, odkażające, znoszące zapalenia, a także posiada właściwości odontotropowe, podobnie jak wodorotlenki wapnia, czy cechy takie jak ciągłe uwalnianie jonów fluoru, które to robią właśnie cementy glasjonomerowe. Na tle wszystkich tych materiałów cementy fosforanowe wypadają generalnie słabo, może pod tym kątem takich właściwości dodatkowych, ponieważ jako cement, cementy fosforanowe sprawdzają się naprawdę bardzo dobrze i są używane. Oczywiście w obecnej stomatologii mamy już tyle materiałów, tylu wersjach do wyboru przeróżnych producentów, że cementy fosforanowe, które dziś pokażę, czyli rzeczony agatos chociażby, no to wydaje się już materiałem dość przestarzałym, staromodnym. Natomiast założę się, że w większości gabinetów ten agatos nadal gdzieś tam na szafce, w półce jest, na jakieś przypadki. Dlaczego? No bo jest materiałem naprawdę wytrzymałym, spełniającym bardzo dobrze swoją funkcję izolującą, ale także i cementującą. I także cementy podkładowe od święta mogą być użyte jako wypełnienia stałe w zębach mlecznych albo wypełnienia w sytuacjach, w których nie zależy nam na jak najlepszej jakości wypełnienia, na przykład u jakiejś osoby starszej, gdzie już te, powiedzmy, wytrzymałość tego wypełnienia czy jego estetyka no nie jest taka do końca istotna, a liczy się ogólna cena materiału czy tego wypełnienia. No i na przykładzie właśnie agatosu, niegdyś szalenie popularnego cementu fosforanowego, omówimy sobie i pokażę, jak te materiały się stosuje i prezentują. Jeżeli chodzi o skład, bardzo istotne jest to, aby wiedzieć, że cementy fosforanowe już są materiałami, które należy odmierzać bardzo precyzyjnie. Każdy zestaw takiego cementu składa się z proszku, płynu,
odpowiedniej dedykowanej miarki do proszku, natomiast płyn nakłada się wbudowanym nakraplaczem albo szklaną pipetą. Co istotne, płyny do cementów fosforanowych nie powinny być przekładane za pomocą metalowej szpatułki. Skład proszku nas raczej nie interesuje, bo i tak w 90% jest to tlenek cynku i uzupełniony jakimiś innymi składnikami. Natomiast jest troszeczkę to inna technika, bo tutaj ten tlenek cynku stosowany w proszkach do cementów fosforanowych jest specjalną techniką wyprażany, uzupełniany jeszcze innymi składnikami. O tym, że są to cementy fosforanowe, decyduje skład płynu, który znajduje się w buteleczce. Jeżeli chodzi o płyny do cementów fosforanowych, to jest to mieszanina różnych kwasów fosforanowych, na przykład ortofosforowy, ofosforowy, metafosforowy, albo na przykład kwas pirofosforowy. Jest to zazwyczaj roztwór wodny tych kwasów o stężeniu około 35%. Natomiast tutaj taka uwaga, no każdy producent takich materiałów stosuje troszeczkę swoje proporcje, dlatego należy pamiętać, że nie wolno stosować składników różnych producentów. Jeżeli mamy proszek producenta A i płyn producenta A, to możemy je mieszać tylko ze sobą nawzajem. Nie możemy kombinować i na przykład użyć płynu od Agatosu do cementu fosforanowego innego producenta. Jest to absolutnie zabronione, bo po prostu nic nam z tego nie wyjdzie. Jeżeli chodzi o zarabianie tego cementu, należy wiedzieć, że podczas mieszania i twardnienia tego cementu zachodzi reakcja egzotermiczna, czyli uwalniane jest ciepło w jakiejś tam mierze. Samo utwardzanie tego cementu zachodzi w procesie kamienienia i kamienienie przy utwardzaniu tego materiału występuje w dwóch fazach. Bezpośrednio po zamieszaniu, w ciągu od 4 do 8 minut, następuje pierwsza faza kamienienia czy też twardnienia pierwotnego, a ostateczna faza, którą nazywamy twardnieniem wtórnym, czyli już tym ostatecznym kamienieniem, zachodzi dopiero po około 72 godzinach od zakończenia fazy pierwszej. Jest to istotna informacja, ponieważ jeżeli używamy tego cementu do zacementowania jakiejkolwiek pracy protetycznej, czy stosujemy jako podkład albo w tych małych, mało występujących przypadkach jako wypełnienie gdzieś, to należy pacjenta poinformować, że ten materiał swoją pełną moc, ostateczne utwardzenie zyskuje dopiero po 3 dobach. Dlatego warto wtedy powiedzieć, żeby na przykład pacjent jadł drugą stroną przez 2-3 doby. Tak dla pewności. Jeżeli chodzi o mieszanie tego materiału, to jeszcze zanim do tego dojdę, warto powiedzieć, że cementy fosforanowe niestety ulegają skurczowi polimeryzacyjnemu, który to w zależności od producenta może nawet dochodzić do 2%, czyli materiał w momencie, kiedy twardnieje, niestety, ale będzie się nieco kurczył. Co jest istotne także, to, że mieszanie tego materiału musi odbywać się w odpowiednich warunkach. Najważniejszym z warunków jest używanie czystych narzędzi. Czy to miarka do proszku, czy nasza szpatułka metalowa, lub nasza płytka szklana, muszą być absolutnie czyste, ponieważ wszelkie zabrudzenia po innych materiałach, a nawet zwykły kurz, może dość znacząco zaburzać mieszanie tego materiału. Jest na to wrażliwy, tak samo jak i zresztą na wilgoć. Więc nasze wszystkie narzędzia, których będziemy używać, muszą być przede wszystkim czyste absolutnie i suche. W przypadku szpatułek nie ma z tym większego problemu, ale jeżeli chodzi o płytki szklane, no to chyba szczególnie osoby już pracujące w gabinetach i używające ich wiedzą, że po jakimś czasie no, na tych płytkach osadzają się resztki różnych innych materiałów i jest to w zasadzie nie do domycia. Oczywiście możemy używać do mieszania tego materiału bloczka papierowego czy jednorazowej czy plastikowej szpatułki, natomiast tak programowo
cementy fosforanowe miesza się za pomocą szklanej płytki, jej strony matowej, i szpatułki metalowej, czyli tak klasycznie, oldschoolowo. I w ten sposób musimy zawsze pamiętać, że te materiały teoretycznie powinny się tak mieszać. No, a w praktyce w gabinecie to doskonale wiemy, że można by i użyć i plastikowej szpatułki, i bloczka papierowego. Obecnie te materiały są już dość mocno wypierane przez cementy karboksylowe czy cementy glacjonomerowe. Tak jak mówiłem, one już nie wypadają tak super jak niegdyś. No i cóż, jakie mają zalety te materiały? Przede wszystkim dobra przylepność, dobre prowadzenie się tego materiału, czyli ten materiał podczas mieszania nie sprawia nam zbyt dużych problemów, a jednocześnie podczas przekładania do ubytku nie klei się aż tak strasznie do narzędzi. Nie przewodzi bodźców termicznych, czyli po założeniu i utwardzeniu dość dobrze izoluje termicznie. Łatwo możemy go zamieszać, łatwo przenosimy go do ubytku. Jest generalnie nieszkodliwy dla otaczających tkanek, aczkolwiek jeżeli chodzi o płyn, to radzę uważać, żeby ten płyn nie kapnął komuś przypadkiem na jakieś ubrania. Jest to mieszanina kwasów, więc mogą powstać jakieś plamy lub odbarwienia. Posiada świetną, czy może nie świetną, ale dobrą izolację chemiczną i elektryczną i ma całkiem zadowalającą adhezję do tkanek zęba, która jest no nieco utrudniona przez ten występujący jednak skurcz polimeryzacyjny. Jeżeli chodzi o wady, to w ogólnym rozrachunku posiada on stosunkowo małą odporność na działania różnych czynników mechanicznych, w szczególności trzeba zwrócić uwagę na to, że lubi się kruszyć. Jest także dość wrażliwy na różnego typu czynniki chemiczne, przez które jest rozpuszczany. Jest materiałem dość chropowatym, czy też charakteryzuje się porowatością. Jest materiałem, który w dłuższej perspektywie czasu lubi rozpuścić się w wodzie, więc także trzeba jego odporność na wilgoć zaliczyć raczej do średnich i do jego wad. Posiada nieodpowiednią barwę, aczkolwiek nowocześniejsze materiały fosforanowe mają pewną paletę barw do wyboru. Są to 2 lub 3 kolory, które i tak nie są oczywiście idealne, ale te nowocześniejsze już jakiś tam wybór minimalny mają. Natomiast no jest to jego wadą, że ta barwa jest absolutnie nieodpowiednia, bo barwa takich materiałów zazwyczaj to jest taki matowy, biały, kreda do tablicy. No i duża abrazyjność, czyli ścieralność, ze względu na jego porowatość. Co jeszcze ma wpływ na mieszanie tego materiału? Tak jak mówiłem, rodzaj samego cementu i jego przeznaczenie, do techniki zarabiania zaraz przejdę, na właściwości tego materiału i jego mieszanie ma także wpływ temperatura powietrza, w którym będziemy mieszać ten materiał. Ten materiał najlepiej mieszać w temperaturze około 18 stopni Celsjusza i w odpowiedniej wilgotności. Niestety te materiały już są dość bardzo wrażliwe na to, a także świeżość takiego materiału. Każdy materiał stomatologiczny, jak większość już rzeczy produkowanych przez nas na tej planecie, ma jakiś tam termin ważności, prawda? Natomiast za każdym razem, gdy taki materiał otwieramy, zamykamy i tak dalej na przestrzeni kilkunastu miesięcy naszej pracy, no to niestety on tej wilgoci trochę zbiera. Dlatego często jest tak, że mamy materiały, które mają 2 lata przydatności czasu do użycia, natomiast wyrzucamy już je po roku, ponieważ po roku już są niezdatne do tego użytkowania. Dlatego musimy na to bardzo zwracać uwagę i od razu po nałożeniu sobie proszku należy zostawić w spokoju ten cement i go zamknąć jak najszybciej. Więc ta świeżość materiału także ma na to wpływ. Jeżeli chodzi o samą technikę zarabiania, to ona jest bardzo analogiczna do mieszania materiałów tymczasowych. Natomiast jest tutaj jedna pewna różnica. Tak jak przy większości materiałów należałoby
bardzo mocno dociskać materiał do płytki, żeby usunąć bąbelki i resztki powietrza z materiału i uzyskać lepszą homogenność masy. Tak w przypadku cementów fosforanowych nie zaleca się właśnie mocnego dociskania tego materiału podczas mieszania do płytki, ponieważ może to dość znacząco zaburzać proces jego wiązania, mieszania i dalej twardnienia. Jeżeli chodzi o mieszanie, to powinno trwać ono od 30 do 45 sekund i musimy trzymać się proporcji materiału podanego przez producenta, ponieważ te materiały można zamieszać jakby w dwóch prędkościach. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której chcemy materiał jako typowy podkład pod ostateczne wypełnienie, należy zamieszać go nieco gęściej. Natomiast jeżeli używamy takiego cementu jako materiał lutujący, czyli taki cementujący prace protetyczne, to wtedy producent zaleca zamieszanie go w wersji nieco bardziej rzadkiej. Nie ma tutaj jednych proporcji, które by były dobre dla każdego cementu fosforanowego. W obecnych czasach bardzo istotne jest, abyśmy bezwzględnie zapoznawali się z instrukcją, która jest dołączana do materiału przez producenta. Każdy producent ma swoje widzimisię i zwyczajnie w świecie może stosować nieco inne proporcje przy swoich materiałach. Zawsze producent wie najlepiej, jak używać swoich materiałów. Jeżeli chodzi o przygotowywanie tego materiału, no to jeszcze może warto powiedzieć, skoro jest to pierwszy materiał, który sobie przerabiamy, który ma już dedykowaną miarkę, że proszę pamiętać, pełna miarka to płaska miarka. To nie jest jedna miarka tego materiału. Tak samo to. To nie jest jedna miarka tego materiału. Tutaj mamy dużo za dużo. Pełna miarka to płaska miarka. Zatem należy ten materiał sobie nabrać na naszą szpatułeczkę, a następnie o opakowanie wytrzeć nadmiar. Po to, aby powstała nam taka płaska miarka z proszkiem. To jest jedna pełna miarka, którą potem przekładamy sobie na płytkę. Niestety ja próbowałem mieszać ten materiał, który mam tutaj akurat u siebie, zanim zacząłem sobie nagrywać. No i niestety ten materiał już jest uszkodzony, że tak to ujmę. On jest już bardzo długo po terminie ważności, no bo my do celów szkolnych nie potrzebujemy zawsze mieć świeży materiał. Znaczy ja mam bardzo dużo różnych materiałów i niektóre są oczywiście jak najbardziej jeszcze zdatne. Natomiast no akurat trafiła mi się taka sztuka, która już chyba skończyła swój żywot i mieszanie go nie ma najmniejszego sensu, bo nic z tego nie wyjdzie. Sama technika mieszania jest identyczna jak przy cementach tymczasowych, tylko z tą różnicą, że tutaj staramy się materiał mieszać raczej delikatnie, nie dociskając go mocno do płytki. No i co najważniejsze, tutaj stosujemy już żelazne proporcje, które podaje nam zawsze producent. Tak na przykład prezentują się już buteleczki z wbudowaną pipetą. To oznacza, że tutaj z tej butelki nic nie spadnie, o ile nie będę tego chciał. I mogę sobie przekładać tyle kropel preparatu, ile mi jest aktualnie potrzebne. No i mogę także regulować wielkość tych kropel. Jeżeli chodzi o proszek, to tak jak już pokazywałem. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to to, że pełna miarka to płaska miarka. Następnym materiałem, który będziemy sobie chcieli przerobić i troszeczkę omówić, będzie cement karboksylowy, który jest bardzo podobnym cementem, no ale charakteryzuje się trochę innymi właściwościami. Warto jeszcze powiedzieć a propos cementów fosforanowych, że występują one w różnych wersjach, jeżeli chodzi o szybkość wiązania. Przykładem dobrym jest właśnie preparat Agatos, który występuje w dwóch wersjach, jako Agatos S szybko wiążący i Agatos W wolno wiążący. I większość cementów też występuje pod takimi wersjami. Mamy też wersje tych cementów, widziałem, że niektórzy producenci takie mają w ofercie, że mają cementy fosforanowe o przeznaczeniu lutującym, luting cement, czyli
cement typowo zaprojektowany i wyprodukowany do cementowania różnego typu prac protetycznych. No i jeszcze ostatnia rzecz, która jest bardzo istotna i należy o niej pamiętać, to tak zwane cementy Millera. Posiadamy coś takiego jak cement Millera, który stanowi pewne rozwinięcie zwykłego cementu fosforanowego. Cement Millera to nic innego jak zwykły cement fosforanowy, do którego dodano jeszcze opiłki srebra, czyli składową amalgamatu. Powoduje to, że cement Millera, czyli mieszanina cementu fosforanowego i opiłków srebra, robi się strasznie wytrzymały, twardy, ma o wiele lepsze właściwości, jeżeli chodzi o ścieralność, o rozpuszczanie się wilgoci, reakcje chemiczne. Jest po prostu o wiele twardszy, wytrzymalszy na wszystko, natomiast bardzo traci na tym jego wygląd, bo po dodaniu czarnych czy też srebrnych, szarych opiłków srebra robi się po prostu ciemnoszary, a czasami nawet i czarny. On był wykorzystywany jako taka mocniejsza, twardsza wersja zwykłego cementu fosforanowego, był używany zazwyczaj do cementowania prac protetycznych, ten cement Millera. No ale to było dawno temu, obecnie mamy tyle nowoczesnych materiałów, że cementy Millera po prostu nie mają absolutnie żadnej racji bytu. Jeżeli chodzi o cementy fosforanowe, to tyle. Nie są to może jakieś fenomenalne materiały. Są w zasadzie tylko zwykłymi cementami do podkładów lub cementowania prac protetycznych. Nie charakteryzują się żadną wybuchową właściwością, która by sprawiła, żebyśmy padli przed nimi na kolana. Ale natomiast trzeba powiedzieć, że ich niska cena i w ogólnym rozrachunku bardzo dobre właściwości do tych celów, które chcemy nimi osiągać, no sprawiają, że cementy fosforanowe do dziś są bardzo często używane i stosowane przez wielu lekarzy w wielu procedurach stomatologicznych. Także, jeżeli chodzi o agatos i cementy podkładowe, to jest ich ogólna charakterystyka. Następnym razem porozmawiamy sobie o cementach karboksylowych, które należą do tej samej grupy. A póki co, to by było na tyle.